Nie było jej dziś jeszcze? Mm-mm. No to była czy nie? Mm-mm. Zamiast bazgrolić w tym swoim kajeciku marzeń, to byś wreszcie zaczął działać! Szef! Cholera! Opłaty! Dzień dobry, szefie, u nas wszystko spoko. Dzień dobry. Liścik czy paczuszka? Paczka dla panny Adriany Delfin. To już kolega zaniesie. Muszę osobiście. Czemu mi nie powiedziałeś, że to listonosz? Idiotę ze mnie robisz. Musisz coś zrobić. Nie wiem, wziąć od niej telefon, nie wiem, cokolwiek. Ja ci powiem, jak ją poderwać. Daj spokój z radami. Co ty tam wiesz? Ty może umiesz poderwać muchę, jak utrafisz kapcie. Portier, niosłam. Adrianna, projektantka z góry. Proszę poprosić pana Mietka, żeby przyniósł nam na górę drewnianą skrzynkę. Dziękuję. Halo? Tak? Halo? Drewnianą skrzynkę przynieść. To znaczy, proszę przynieść do mnie do studia. Jasne. Lecisz. Ale to do ciebie mówiła. Eryk, słuchaj się mnie, bo do 80 będziesz ją tylko rysował. Dlaczego tak myślisz? Bo nie wierzę, że pożyjesz dłużej. No dobrze, gdzie jest ta skrzynka? Miło, uśmiechnięty i wyprostuj się. Idę prosto, tylko jak mam dobry humor. Spoko, spoko, one more. Be beautiful for me. Pan tu. One more. Tutaj. Już, tylko musisz rękę przesunąć, bo tutaj ma być napis. Cebula, tylko nasza cebula. Do widzenia. Powiedziałem jej. Powiedziałem. Pięknie. Co jej powiedziałeś? Do widzenia. Idiota. Miałem ci nie mówić, ale skoro byłeś tak blisko i zmarnowałeś szansę, to ci powiem. Ona tu dziś pracuje ostatni dzień. Jeżeli do niej nie zagadasz i nie weźmiesz numeru telefonu i się nie umówisz dziś, to już nigdy więcej. Jak to? Dasz radę. Przecież w gruncie rzeczy jesteś fajnym, normalnym mężczyzną. Tylko ten gar. Każdy ma coś. Ja na przykład nie widzę. No widzisz. Ale mi to nie przeszkadza, a nawet pomaga. Wyobrażam sobie. Odkąd straciłem wzrok, to sobie wyobrażam, że każda dziewczyna wygląda jak Angelina Jolie. Wszystkie mi się podobają. Tobie to jest dobrze, bo nie widzisz. Wolałbym mieć garba. Nie no, musisz do niej zagadać!
Przepraszam, ale taką mi ochotę na sałatkę zrobili. Mogę w czymś pomóc, panie Eryku? Może pomaluj coś. Aj, zostaw mnie. Do widzenia. Do widzenia. Eryk, ja cię okłamałem. Ona jutro też tutaj będzie! Nigdzie nie wyjeżdża! A, chciałem tylko, żebyś coś zrobił.